Małżeństwa są fajne. Ci z was, którzy już się hajtali, to wiedzą, że w tym magicznym dniu, w którym łączycie się razem na resztę życia, to wydajecie też w pizdę hajsu. Nie wiadomo, jak to działa, ale ogólnie, kiedy się z kimś hajtasz, stajesz się biedny. Ja mam swoją teorię. Moim zdaniem to jest przez branżę ślubną, bo to jest strasznie kurewska branża. Wszystko jest droższe na ślub, zauważyliście? Wszystko. Sala, kwiaty, fryzjer. Idziesz do fryzjera się ostrzyć, 40 zł. Na wesele 100. Na swoje 300, kurwa. Czy to jest normalne? Ile teraz talerzyk kosztuje na wesele w Warszawie? Ile? 250. To jest strasznie wciąż drogo. A w Ikei 2,50. No. Masakra, wszystko jest drogie. Na szczęście da się chujów oszukać. Jak kupujecie rzeczy na wesele, to nie mówcie, że na wesele. Mówcie, że na pogrzeb. Tak, towary te same, ceny normalne. Da się, da się. Najtrudniej jest z kamerzystą, ale...